Rok temu w tej jednostce służył jeszcze stary Jelcz, ponad 20-letni, którego chcieliśmy się już pozbyć, bo tego typu samochody nie powinny służyć w Państwowej Straży Pożarnej. I dzięki wsparciu samorządu z Knurowa, Pilchowic, Gierałtowic i Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej udało nam się zrealizować zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego, nowoczesnego. Te pieniądze, które otrzymaliśmy z tych podmiotów, które wymieniłem, to była tylko część pieniędzy, którymi mogliśmy sfinansować ten zakup, ale to był początek. Dzięki tym pieniądzom komendant wojewódzki dofinansował pozostałą kwotę i za kwotę 1 096 000 udało się zakupić nowoczesny samochód, który będzie służył nie tylko strażakom, ale przede wszystkim mieszkańcom miasta Knurowa, gminom Gierałtowice i Pilchowice. Jest to samochód ratowniczo-gaśniczy, który ma 5 ton wody do dyspozycji, dużą kabinę, 6-osobową. Jest przede wszystkim nowoczesny, bezpieczny, który wpłynie na gotowość operacyjną jednostki. Będziemy mogli się pochwalić tym samochodem, ale przede wszystkim będziemy mogli szybciej dotrzeć do zdarzeń, do których jesteśmy dysponowani i profesjonalnie udzielić pomocy. Dzisiaj spotykamy się z takim małym spotkaniem uroczystości, na którym chcemy podziękować wszystkim osobom, które miały udział w tym, że to auto, na którego tle się znajduje, czyli nowe auto ratowniczo-gaśnicze dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Knurowie, w końcu się ziściło, jest już na podziale bojowym, możemy im jeździć. No ale nie udałoby się to, gdyby nie zaproszeni dzisiaj goście, czyli władni miasta Knurowa, w tym pan prezydent, sekretarz i przewodniczący Rady Miasta, wójt z gminy Gierałtowice, wójt z gminy Pilchowice, dyrektor z kopalni oraz Fundacja OTSW. Dzięki tym wszystkim darczyńcom udało nam się, oczywiście dzięki staraniom komendanta pana Romana Klechy, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, zrobić ten montaż finansowy. No i z końcem zeszłego roku auto trafiło do naszej jednostki, a od połowy stycznia jest już w podziale bojowym. Bardzo się cieszę, że mogę brać udział w takiej uroczystości przekazania nowego wozu dla straży w Knurowie. Gmina Gierałtowice przyczyniła się, dołożyła się do tego zakupu, a wiemy, że ta jednostka również zabezpiecza nasz teren, jest bardzo ważna i muszą mieć po prostu dobry sprzęt, ponieważ wiemy, że na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać. Teraz liczymy, że ten wóz będzie miał jak najmniej wyjazdów bojowych, a jak najwięcej szkoleń, a nasi mieszkańcy będą się czuli bezpieczni, bo na strażaków, a szczególnie na jednostkę w Knurowie zawsze możemy liczyć. Znaczy, cieszymy się przede wszystkim bardzo z tego powodu, że możemy tutaj partycypować w kosztach zakupu tego wozu, bo przecież ten wóz będzie dbało o bezpieczeństwo mieszkańców, nie tylko Knurowa, ale również Pilchowic i Gierałtowic, a jak widzimy tych zdarzeń jest coraz więcej. I to są takie miłe uroczystości, pokazujące też, jak dobrze potrafią ze sobą współpracować samorządy, wespół właśnie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i również ochotnikami. Dziś wielka uroczystość, celowo mówię wielka, bo za nami wielki samochód. Zawodowi strażacy z Knurowa otrzymali nowy samochód, który zastąpił poprzedni, który służył 20 lat w naszej jednostce. Było to możliwe m.in. dzięki wsparciu samorządu Knurowa, Pilchowic, Gierałtowic, jak również Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jest to dla nas niesamowita, ważna rzecz. Knurów zainwestował ten samochód 150 000 zł i jestem przekonany, że nie są to pieniądze wyrzucone. Jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i mamy nadzieję, że jak najrzadziej będzie używany, ale jeżeli już będzie użyty, to nasi strażacy, którym serdecznie dziękujemy za ich pracę, powołanie, służbę, będą mieli do dyspozycji naprawdę, naprawdę sprzęt wysokiej jakości. Myślę, że ten samochód będzie służył nie tylko Knurowowi, Gierałtowicom czy Pilchowicom, ale pobliskość autostrad spowoduje to, że jeżeli nie daj Boże dojdzie do sytuacji tragicznych na tych drogach, to będziemy mogli tam po prostu służyć swoją pomocą. Na koniec
życzenia strażakom. Niech święty Florian ma ich w swojej opiece, żeby było jak najmniej sytuacji zagrażających bezpośrednio ich życiu. Wszystkiego dobrego. Panie i panowie, panowie oficerowie. Panie komendancie, kapitan Rydecki melduje strażaków oraz zaproszonych gości z okazji prezentacji nowego autorka śmiecznego JTB-u. Dziękuję. Całość baczność, całość spocznie. Szanowni Państwo, witam na tym naszym uroczystym spotkaniu wójta gminy Pilchowice, pana Macieja Kogulę. Witam wójta gminy Bieraltowice, pana Leszka Żegałę. Witam przedstawiciela miasta Kurowa, pana przewodniczącego Rady Miasta, pana Tomasza Rzepę. Witam koordynatorów Biura Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, panią Magdalenę Szynal oraz Piotra Kijańskiego. Witam przedstawiciela kopalni Kurów-Szczygłowice, pana Daniela Ciemała. Szanowni Państwo, to nasze uroczyste spotkanie jest związane z tym właśnie nowym samochodem, który udało nam się zakupić do jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kurowie. Od kilkunastu lat nie pojawił się w tej jednostce nowy samochód, a rok temu służył tu jeszcze stary, ponad 20-letni Jelcz, który w tej chwili służy Ochotniczej Straży Pożarnej. Bardzo cieszymy się, że udało się zakupić ten samochód. Traktujemy to w charakterze sukcesu, a Wy Państwo jesteście jakby współwinni tego sukcesu. Samochód, który kosztował 1 096 000, został sfinansowany. 500 tysięcy to były środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 196 tysięcy z Funduszu Prewencyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z firm ubezpieczeniowych. 400 tysięcy to były dotacje wpłacone na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla naszej komendy. I z tego 150 tysięcy dotacja z budżetu miasta Chmury. 100 tysięcy dotacja z budżetu gminy Pilchowice. 100 tysięcy dotacja z budżetu gminy Gierałtowice. 50 tysięcy darowizna Fundacja Trzeciej Spółki Węglowej. Ja myślę, że po tej oficjalnej krótkiej uroczystości pan dowódca bliżej zaprezentuje nam ten samochód. Ale ja przede wszystkim chciałem podziękować Państwu za to wsparcie. Gdyby nie było tego wsparcia, gdyby nie było tych pieniędzy z samorządu, gdyby nie było tych pieniędzy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to nie udałoby nam się zmontować całości finansowania tej inwestycji. Nie miałbym argumentów do rozmowy z komendantem wojewódzkim, żeby pozyskać dodatkowe środki na zakup tego samochodu. Mam nadzieję, że ten samochód będzie służył nie tylko strażakom jednostki w Knurowie, ale przede wszystkim mieszkańcom miasta Knurowa, gminom Pilchowice i Gierałtowice. Za to wszystko bardzo serdecznie chcemy Państwu podziękować i w podziękowaniu małe upominki dla Państwa przygotowane. Może po kolei. Panie Przewodniczący, bardzo serdecznie dziękuję. Do Pana Prezydenta udamy się osobiście, jak nie mógł nas odwiedzić. Bardzo serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję dla Pana Dyrektora, ale dla Pana, na Pana ręce składam serdeczne podziękowania. Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Bardzo serdecznie dziękuję. Do Pana Wójta zejdę. Dziękuję Panie Wójcie za to wsparcie. Zawsze przyjemnie. Na ręce Jastrzębskiej Spółki już złożyliśmy, ale dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Wójcie, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. To my dziękujemy za tą codzienną służbę. Dziękuję. Dziękuję. Panie Komendancie, może Pan na ręce przedłużyć?
Jeżeli by ktoś z Państwa zaproszonych gości chciał zabrać głos, to teraz jest ten moment. Jeśli można, dosłownie jedno zdanie. Drodzy Państwo, po pierwsze chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczystość. Padło tu bardzo wiele ciepłych słów pod adresem samorządowców. Nie wiem, czy na wszystkie zasłużyliśmy, wszak inwestycje w zakresie bezpieczeństwa naszych mieszkańców to też nasz obowiązek. Ale patrząc tutaj na te cacko, które słusznie podziwiamy, chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, wydaje mi się. Prawdziwa wartość temu samochodowi zostanie, albo właściwie już zostaje nadana przez człowieka, szczególnie, konkretnie mówiąc, przez profesjonalistów i zawodowców z JRG Knurów. Dlatego chciałem wszystkim Państwu przy tej okazji bardzo serdecznie życzyć panu komendantowi, panu kapitanowi i wszystkim druhnom i wszystkim druhom, żeby tak zwana góra, ktokolwiek tam na niej jest, zawsze pamiętała o tym, że po pierwsze bardzo ważne jest wyposażenie tych jednostek sprzęt, ale po drugie, żeby sowicie was wszystkich wynagradzało, ponieważ dbacie o bezpieczeństwo mieszkańców tego kraju, a to jest rzecz bardzo ważna, a służba wasza jest ciężka, pełna poświęcenia i bardzo niebezpieczna. Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość dzisiejszą i w imieniu społeczności gminy Pilowice, którą mam zaszczyt reprezentować, pozdrawiam serdecznie, niech święty Florian ma w opiece. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że pan wójt powiedział właściwie wszystko, co było do powiedzenia. Ja chciałem tylko powiedzieć, że inwestycja w bezpieczeństwo to jest inwestycja w nasze poczucie wspólnoty. Nie mieliśmy wątpliwości jako miasto, jako samorząd, kiedy wpłynęła prośba o dofinansowanie, że takie dofinansowanie trzeba udzielić. Jest to jedna z ważniejszych rzeczy, którą trzeba zrobić. Mam nadzieję, że ten samochód będzie rzadko używany. Może wcale, ale kiedy będzie użyty, to wtedy dla bezpieczeństwa tych, którzy tej pomocy będą potrzebować. Ja podobnie jak pan wójt chciałbym życzyć wszystkim strażakom jak najmniej niebezpiecznych sytuacji, jak najmniej takich sytuacji, w których będzie zagrożone wasze życie, bo wiemy, że te życie zagrażacie, narażacie w każdej chwili, kiedy służycie ofiarom pożarów, wypadków czy innych zdarzeń losowych. Życzę zdrowia i tak jak powiedział pan wójt, żeby święty Florian, wasz patron, miał was w swojej opiece. I to nie nam należy się podziękowania, ale wam, bo to nie jest praca, wiemy, że to jest powołanie, że to jest misja i że nie każdy może zostać strażakiem, chociaż każdy chłopak w maleńkości o tym marzy. Gratulujemy i dziękujemy za waszą służbę. Dziękuję. Ja jeszcze tylko, jeśli można się przyłączyć do tych słów, oczywiście o tych rzeczy w imieniu gminy. Już ustaliłem, że jest pewien brak w tym samochodzie. Ja go niniejszym uzupełniam bryloczek do kluczy z gminy Gierałtowice. Mam nadzieję, że będzie wam też przynosił szczęście i dobrze będzie wam służył, tak jak mam nadzieję cały ten wóz. Bardzo dziękuję. Pododdziały baczność, pododdziały spocznij. W miejscu rozejść.